Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy temat jest związany z piątym z 40 powodów, dla których nie jestem rzymskim katolikiem. Wyobraźmy sobie taką sytuację ze Starego Testamentu opisaną w przypadku wojny wewnątrz Izraela. I tam słowem kluczowym było słowo szibolet. Ci, którzy umieli je właściwie wypowiedzieć, byli przepuszczani. Ci, którzy nie umieli go prawidłowo wypowiedzieć, byli zabijani. I to, w jaki sposób oni się wyrażali, było przesłanką do tego, czy ma się do czynienia z właściwym czy niewłaściwym człowiekiem we właściwym miejscu. Dzisiaj możemy sobie wyobrazić wiele takich rzeczy, które rozstrzygają o tym, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. I to, co on mówi i co deklaruje, nie jest bez znaczenia. To jest bardzo ważne, dlatego że z obfitości serca usta mówią. Jeśli ktoś ma jakieś poglądy fałszywe czy prawdziwe, to to bardzo często niesie za sobą to, co on mówi. Jeśli mówi jak Słowo Boże, jak wyroki Boże, wtedy jest dobrze. Jeśli mówi inaczej niż Słowo Boże, wtedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jest bardzo trudno określić, co taka osoba sobą reprezentuje i prawdopodobnie trzeba zastosować się do zasady, że jeżeli ktoś chodzi jak kaczka, kwacze jak kaczka, pływa jak kaczka, to prawdopodobnie nie da się nas przekonać, że nie ma nic wspólnego z kaczką. I zacznę ten piąty powód z 40 powodów, dla których nie jestem rzymskim katolikiem, takim przykładem. Wyobraźmy sobie, że mamy człowieka, który jest zamożny. Nie znam zbyt wielu takich osób, ale załóżmy, że znacie takiego człowieka, który ma Maybacha albo Jeepa i mieszka w bardzo bogatej willi. I ten człowiek chce pojechać gdzieś na miasto. W związku z tym, że ten człowiek chce gdzieś pojechać na miasto, ku zdziwieniu widzimy go, że zamiast jechać swoim Jeepem, nie wiem, jaki tam Jeep, full wypas, jakiś Grand Cherokee, może mylę markę. I zamiast jechać swoim Jeepem, ten człowiek zakrada się do biednego sąsiada z bloku, odpala jego zardzewiałego, małego Fiata 126P i tym jedzie na miasto, zabierając swoją narzeczoną albo żonę. I tak się to powtarza regularnie. Co byście o tym pomyśleli? No więc chrześcijanin to jest ktoś taki, kto ma niebiańskie dziedzictwo. Jest stworzeniem, nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. I ten człowiek ma pewność życia wiecznego, jest zbawiony raz na zawsze. Natomiast Izraelita, Żyd, ma za sobą przejście historyczne w postaci bycia pod zakonem i ten zakon dalej jeszcze w osłabieniu obowiązuje, natomiast nie obowiązuje w pełni, bo już przepędzono Izraelitów z Kanaanu, a warunkiem przestrzegania zakonu było to, aby to było na terenie Kanaanu i aby spełniano wszystkie przykazania zakonu. Ktoś policzył, że tam jest około 613 przykazań. Jeśli ta liczba jest prawidłowa, to sobie możemy wyobrazić, jak duża jest to liczba. I teraz sobie wyobraźcie, że
Taki chrześcijanin, który jest dzieckiem Bożym, synem Bożym, kradnie jedną z niewielu obietnic dla Izraela i zabiera Izraelicie tego małego Fiata 126P, podczas gdy zaniedbuje używania swojego Jeepa i trzyma go w garażu, albo w ogóle nawet o nim nie wie. Może nawet nie wie. To jest skandaliczne, prawda? I tak się właśnie dzieje w chrześcijaństwie. I ten jeden z 40 powodów, czyli dzisiaj piąty powód z 40, ma swój tytuł. Nie mogę być rzymskim katolikiem, dlatego że rzymscy katolicy zawłaszczają nowe przymierze. Nowe przymierze jest dla Izraela i dla Judy. I jest ono przyszłością. Jest ono wywalczone oczywiście na podstawie ofiary krzyżowej Pana Jezusa Chrystusa. I Izraelici będą w przyszłości mieli zawarte z Bogiem nowe przymierze. I to nowe przymierze będzie dotyczyło przyszłości wielu wspaniałych rzeczy, ale te wspaniałe rzeczy w porównaniu z dziedzictwem chrześcijańskim są jak mały Fiat 126P w porównaniu z Jeepem lub Maybachem. I tak możemy to alegorycznie przedstawić, używając dzisiejszego słownictwa. Może komuś bliższy byłby przykład, nie wiem, może coś na laptopach, na komórkach, ale generalnie chodzi o to, że my jako chrześcijanie mamy dużo, dużo więcej. Rzymscy katolicy podający się za chrześcijan, będący w istocie tak naprawdę pogaństwem pomalowanym jedynie na chrześcijańsko, nie przypadkiem też korzystają z judaistycznych różnych koncepcji i jest to całkowicie niezgodne ze Słowem Bożym. Jeśli popatrzymy na takie miejsca, gdzie w katolicyzmie się tak twierdzi, to żeby nie być gołosłownym, podam numerki. Korzystałem z katechizmu Kościoła katolickiego. To jest taka niebieska książka. I tam są różnego rodzaju numerki. I pozycja 1179 z rozdziału 4, gdzie celebrować liturgię, mówi takie słowa: kult nowego przymierza w duchu i prawdzie nie jest związany z jakimś określonym miejscem na zasadzie wyłączności. I to oczywiście jest fałsz, dlatego że kult nowego przymierza nie jest w duchu i w prawdzie. Kult nowego przymierza jest oparty na zakonie zapisanym na sercach albo w sercach Izraelitów i Judejczyków, a będzie to w przyszłości. Natomiast w żadnym wypadku nie ma nic wspólnego z czczeniem Boga w duchu i w prawdzie. To jest chrześcijańska podstawa, chrzczenie w duchu i w prawdzie. No ale ten 1179 punkt z katechizmu kłamliwie twierdzi inaczej. 839 numerek z katechizmu Kościoła katolickiego. Także ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do ludu Bożego. Prawda, że herezja? Stosunek Kościoła do narodu żydowskiego. Kościół, przecinek, lud Boży nowego przymierza. Widzicie, jakie kłamstwo? Że Kościół to jest lud Boży Nowego Przymierza. Bzdura. Ludem Bożym Nowego Przymierza jest jak najbardziej Izrael. Ale rzymski katolicyzm twierdzi inaczej. I 1129 numerek z katechizmu Kościoła katolickiego. Kościół naucza, że dla wierzących sakramenty nowego przymierza są konieczne do zbawienia. Cóż za bzdura. Na tym opierają się różnego rodzaju błędy głoszących takie rzeczy, że ktoś można zbawienie
utracić. Bo Słowo Boże mówi, że kto jest zbawiony, raz na zawsze jest zbawiony. Natomiast w katolicyzmie wymagane jest, żeby były jakieś sakramenty dla wierzących, które są nie dość, że nazwane bluźnierczo sakramentami Nowego Przymierza, dodatkowo kłamie się, że są konieczne do zbawienia. Nieprawda. Do zbawienia jest konieczna tylko i wyłącznie ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Nic więcej. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Niestety fałszerze Ewangelii twierdzą, że do zbawienia wykonanego przez Pana Jezusa Chrystusa coś trzeba dodać, co jest absolutnym fałszem. Nie mogę się z tym zgodzić, dlatego nie mogę być rzymskim katolikiem. Stąd piąty powód z 40, dla których nie mogę być rzymskim katolikiem, brzmi, że skoro oni twierdzą, że są pod nowym przymierzem, to ja nie mogę być rzymskim katolikiem. Jest to oczywisty fałsz. Na początek może Filipian, 3 rozdział, 20 werset. Tutaj apostoł Paweł mówi takie słowa. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze, postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Jak widzimy, jest tu wyraźnie powiedziane, że ci, którzy pokładają nadzieję w ziemi, no to są bałwochwalcami, ich Bogiem jest brzuch. I to, czym się chwalą, to tego powinni się wstydzić. To, co się chwalą, to jest ich hańbą. I są to wrogowie krzyża Chrystusowego, bo jeżeli teraz jest nowe przymierze, to po prostu jest to absolutna herezja. Jeżeli teraz jest nowe przymierze, no to jest to całkowicie pomieszana rzecz. I tutaj widzimy, że końcem ich jest zatracenie. Ci, którzy myślą, że teraz są pod nowym przymierzem, ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch. I to są ludzie, którzy są niestety, ale wyznawcami herezji potępienia. To jest okropna herezja, okropna bzdura, co udowodnię w dalszych momentach. Już te rzeczy, które czytaliśmy z katechizmu Kościoła katolickiego, pokazują, jak głębokie pomylenie jest w tym zakresie w Kościele rzymskokatolickim. I teraz wspomnienie dwóch nieświętych, Hymeneusza i Filetosa, którzy są w zasadzie patronami rzymskokatolickiego zwiedzenia. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Widzimy, że ci zwodziciele twierdzili, że ziemskie rzeczy są ważne, co widać było w Filipian 3 rozdział, a tu w Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział, twierdzą, że zmartwychwstanie już się dokonało. Cóż za herezja, ale właśnie każdy, kto wyznaje, że teraz jest pod nowym przymierzem, twierdzi bezpośrednio, że zmartwychwstanie już się dokonało. Nawet jeśli tego na głos nie powie, dlatego że nowe przymierze będzie wtedy, kiedy będzie powstanie zmartwych. Tak mówi między innymi Rzymian 11 rozdział. I teraz widać, że takie coś, skoro twierdzi się, że już się zmartwychwstanie dokonało, podważa wiarę niektórych. Oczywiście to jest destrukcyjne, całkowicie destrukcyjne dla wiary, jeżeli ktoś twierdziłby i przekonałby kogoś, że zmartwychwstanie już się dokonało. I ten
tych dwóch nieświętych łotrów będących patronami rzymskiego katolicyzmu mają jeszcze ze sobą Aleksandra. I czytamy to w 1 Tymoteusza 1. Dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Paweł oddał tych dwóch szatanowi. Są oni pod władaniem szatana. Już nie są pod władaniem łaski Bożej i to jest obrzydliwe, co ci ludzie uczyli, że zmartwychwstanie się rzekomo już dokonało, że rzekomo już jesteśmy pod nowym przymierzem. Cóż za błąd? Nie, nie jesteśmy pod nowym przymierzem. Nowe przymierze to jest dopiero przyszłość. Nie, zmartwychwstanie się nie dokonało, bo wraz z dokonaniem zmartwychwstania nastanie nowe przymierze i to jest przyszłość. Kiedy będzie powstanie zmartwych, mówi nam Rzymian 11 rozdział. Jeśli bowiem odrzucenie ich, czyli Izraelitów, jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Wyraźnie jest powiedziane. Powstaniem do życia zmartwych. I to jest bardzo ważna wskazówka i nie można jej przeoczyć. I teraz z kim będzie przymierze? Przymierze będzie z Izraelem i Judą. I jeśli chodzi o kontynuację myśli z 11 rozdziału Rzymian, to jest 25 werset. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Dokładnie tak. Więc widzimy, że do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, nie będzie nowego przymierza. I jeżeli poganie w pełni wejdą, to się stanie, jak widzimy, w momencie, kiedy przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. I 27 werset mówi o tym nowym przymierzu. A to będzie przyszły czas. Będzie, nie jest, będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. To jest dopiero przyszłość. Nowe przymierze jest przyszłością. Łukasza 21 rozdział, 24 werset. Pan Jezus tutaj zapowiada i padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Widzimy tu wyraźnie, że zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów i to teraz widać, że dopiero z tego wygnania wracają Izraelici i będzie dopiero później dopełnienie czasów pogan. Dopiero po dopełnieniu czasu pogan nastanie nowe przymierze. Jeremiasza, 30 rozdział. Proponuję, żebyś przeczytał 30 rozdział, 31 rozdział w całości i najlepiej okolice tuż przed tym 30 rozdziałem i po 31 rozdziale. Ja teraz zacytuję trzeci werset z 30 rozdziału Jeremiasza. Bo oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy, mówi Pan, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. Widać, że tutaj jest zapowiedź tego, że Izrael kiedyś wróci do ziemi Kanaan. Większość z nas zna pewnie datę 1948 rok, kiedy powstało państwo Izrael i zaczęły spływać do Izraela tłumy Żydów, Judejczyków i Izraelitów. I w tym 1948 roku jeszcze nie było to wykonane. Jeszcze nie zostali sprowadzeni
z niewoli Izraelici. Jeszcze oni są rozproszeni, jeszcze są w Stanach Zjednoczonych Izraelici, jeszcze są we Francji Izraelici, jeszcze są w wielu, wielu krajach Izraelici. I oni wrócą, bo jest tu wyraźnie powiedziane, sprowadzę ich z powrotem. Oni zostaną sprowadzeni do ziemi Izraela z powrotem. Zatem nie ma jeszcze nowego przymierza, dopóki oni nie zostali sprowadzeni. I o tym mówi 31 rozdział Jeremiasza. Czytam od 31 wersetu. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę, czas przyszły, zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Z kim będzie nowe przymierze? Z domem izraelskim i z domem judzkim. Chrześcijanie nigdy nie byli pod przymierzami, ani nie byli związani z żadnymi przymierzami. Natomiast Żydzi, owszem, mieli stare przymierze, to przymierze stare jeszcze jest bliskie zaniku, a później będzie nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon. Co będzie złożone? Zakon. Złożę mój zakon w ich wnętrzu. Tak, wszystkie 613 przykazań będzie złożone w ich sercu i dlatego oglądamy później, że będą składali nawet ofiary ze zwierząt. I co jest w tym nadzwyczajnego, skoro cały zakon będzie złożony w ich sercach? Skoro zakon będzie złożony w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Chrześcijanie nie mają wypisanego żeby czcić te wszystkie święta, szałasów i tak dalej. Nie mamy tego w sercach wypisanego. To jest całkowita pomyłka. Zakon to zakon. Nie można uchylać żadnych najdrobniejszych przecinków. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. To będą takie czasy, że wszyscy będą znać Pana. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nie wspomnę więcej. Niestety rzymski katolicyzm twierdzi, że teraz jest nowe przymierze i ci, którzy są niewolnikami rzymskiego systemu, nawet jeśli są schizmatykami, odeszli od rzymskokatolickiego systemu, ale tak naprawdę dalej są trujące mleko z sutek Babilonu Wielkiego i uczą bzdur rzymskokatolickich. No bo teraz nie ma nowego przymierza. Teraz nie ma jeszcze nowego przymierza, jak świadczy Słowo Boże. I dalej, tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów, jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być moim ludem przez wszystkie dni. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili. Mówi Pan tutaj w Biblia Jeremiasza, księga. Nie możesz twierdzić, że dzisiaj jest nowe przymierze, chyba że chcesz być potraktowany przez Boga jako kłamca. Bo Słowo Boże mówi wyraźnie, nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Jeżeli jesteś uwikłany w jakieś rzymskokatolickie głębiny szatańskie, w których uczy się, że jesteś rzekomo w nowym przymierzu, to wyzwól się z tego. A jeżeli jesteś w jakiejś poza rzymskokatolickiej grupie religijnej, gdzie uczy się tego błędu, to czym prędzej się od tego odseparuj, dlatego że to jest po prostu diabelskie zwiedzenie. Nowe stworzenie. Chrześcijanie nie są pod nowym przymierzem. Chrześcijanie są częścią nowego stworzenia, a przymierza są związane ze starym stworzeniem. I jako nowe stworzenie chrześcijanin
i ma tą obietnicę czy informację z 2 Koryntian 5 rozdział. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest 2 list do Koryntian 5 rozdział. Nie możesz twierdzić, że jesteś pod nowym przymierzem, jeśli podajesz się za chrześcijanina, a chrześcijanin narodzony na nowo jest częścią nowego stworzenia. I dalej mówimy, wracając do Jeremiasza, 31 rozdział, że to jest zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Czyli nowe przymierze jest zawarte z domem izraelskim i z domem judzkim. I przyszły czas, po owych dniach zawrę z domem izraelskim, po tych dniach. Po jakich dniach? No tych, które 30 rozdział Jeremiasza, 3 werset mówi, jak już Izrael będzie sprowadzony w całości do ziemi Kanaan. W objawieniu Jezusa Chrystusa, 12 rozdział, widzimy Izraela jako właśnie niewiastę, która jest złożona z 12 pokoleń Izraela. Zatem po pochwyceniu będzie taki czas, kiedy ten Izrael zostanie zgromadzony w całości do ziemi Kanaan. I wtedy się to będzie mogło wydarzyć później, właśnie po ucisku, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus z aniołami i ze świętymi. I co się stanie? Będzie ustanowione tysiącletnie królestwo, w którym właśnie nowe przymierze będzie w praktyce realizowane. Złożę mój zakon w ich wnętrzu. Zakon będzie w ich sercu. Ich wnętrzu. Wypiszę go na ich sercu. Zakon. Tak, ten zakon przeznaczony dla Izraela i dla Judy. Nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem. Nowe przymierze nie ma charakteru chrześcijańskiego. Jest to fałszerstwo rzymskokatolickiego kościoła, który miesza chrześcijaństwo z pogaństwem i z judaizmem. Jest to po prostu dziwny, bardzo dziwny miks. Takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach. Po jakich dniach? Jeremiasza 30 rozdział 3 werset mówi o wydarzeniach, jakie dopiero w 1948 zaczęły się wypełniać. Powstało wtedy państwo Izrael. Takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, które jeszcze w 1948 roku były przyszłością. Przecież jeszcze stoi meczet Al-Aqsa, jeszcze mamy tam kopułę skały w miejscu, gdzie była kiedyś Jerozolima. Jeszcze została nierozwalona ściana płaczu, a przecież Pan Jezus powiedział, że zanim się to stanie, to musi kamień na kamieniu nie być pozostawiony. Jeśli ściana płaczu jest prawdziwa, to przecież jeszcze musi nastąpić najpierw zburzenie tej ściany płaczu. Chyba że ściana płaczu jest fałszywa, no to wtedy ten jeden punkt odpada. Ale jest tam wyraźnie meczet Al-Aqsa i jest wyraźnie meczet kopuły skały czy kopuła skały. Oba święte miejsca islamu. I one nie pozwalają odbudować świątyni w tym miejscu. A jeśli nie będzie świątyni, to nie będzie nowego przymierza. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że to jest powiązane. Potem wziął kielich i podziękował. Dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Mateusza 26 rozdział. Widzimy tutaj wyraźnie, że to nowe przymierze, które będzie zawarte z Izraelem i z Judą, jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. I ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa chrześcijanom dała wieczne zbawienie, część w nowym stworzeniu. Natomiast Izraelowi daje uprawnienie bycia w nowym przymierzu i wreszcie zrealizowania zakonu, do którego się Izrael zobowiązał. Wszystko, co
to ten zakon mówi, wypełnimy, takie coś kiedyś powiedzieli i właśnie to ma na celu nowe przymierze, żeby faktycznie mogli to wypełnić. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł im, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Wyraźnie tutaj widzimy krew moja nowego przymierza, która się wylewa za wielu, nie tylko za chrześcijan, ale również za Żydów. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Dokładnie tak, jedna owczarnia będzie i jeden pasterz kiedyś, ale teraz wyraźnie widzimy, że to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Jest to bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że nowe przymierze z Izraelem i Judą jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. I te dwa domy izraelskie będą kiedyś połączone. Dzisiaj nawet nie wiemy, gdzie jest 10 pokoleń izraelskich, a zostały one uprowadzone wcześniej niż dwa pozostałe. Natomiast Pan Jezus mówi, że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I to jest kluczowe. Skoro On tak powiedział, to na podstawie tego już możemy być pewni, że jak nastąpi nowe przymierze, to te 12 pokoleń Izraela będzie zgromadzonych w jedną owczarnię. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Znowu, kielich to nowe przymierze. Kielich to nowe przymierze. Jest wyraźnie powiedziane, że jest na podstawie krwi Chrystusa nowe przymierze, które będzie zawarte w przyszłości z Izraelem i z Judą. Najważniejsze rzeczy, które tutaj widać, to to, że nowego przymierza jeszcze nie ma, to jest przyszłość i że będzie zawarte z Izraelem i Judą, a nie z nieIzraelem i z niejudą. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. To jest 1 Koryntian 11 rozdział. 1 Koryntian 11 rozdział mówi wyraźnie, aż przyjdzie. Kościół, chrześcijanie, zgromadzający się do imienia Pana Jezusa Chrystusa w każdy pierwszy dzień tygodnia, w dzień pański, jak mówi objawienie Jana, objawienie Jezusa Chrystusa, 1 rozdział 10 werset, to widzimy, że chrześcijanie mają to upamiętniać. Co niedzielę, każdy pierwszy dzień tygodnia, do czasu, aż właśnie Pan Jezus przyjdzie. Dokładnie, bo zabierze wtedy Kościół. Kościół będzie wtedy w niebie i będzie tam wesele baranka. Na ziemi wtedy zacznie się wielki ucisk. Po wielkim ucisku przyjdziemy razem z Chrystusem i wtedy zostanie ustanowione nowe przymierze. A stare przymierze jeszcze trwa. Ono jest bliskie zaniku, bliskie jest zniknienia, ale jeszcze trwa, bo właśnie w wielkim ucisku będzie obowiązywał zakon. Czytamy o tym Mateusza 24 rozdział. Tam Pan Jezus mówi, żeby się modlili Żydzi, aby ich ucieczka nie wypadła w sabat, zimą albo w sabat. Sabat, dlatego że wtedy będzie obowiązywać jeszcze stare przymierze i o zgrozo to właśnie będzie człowiek grzechu pilnował tego przestrzegania. Nowe przymierze to przyszłość, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie. Znowu czas przyszły. Mieć będzie. Służba ducha to jest 2 Koryntian 3 rozdział. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że nowe przymierze jest przyszłością. Przyszłością i tutaj jednoznacznie jest powiedziane,
że to będzie nowe przymierze przyszłości. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że jesteśmy tutaj jako chrześcijanie nazwani sługami nowego przymierza. Sługa nie uczestniczy, sługa służy, ale nie uczestniczy. I to tak jak aniołowie nie uczestniczą w zbawieniu dla ludzi, one są uczynione sługami, służebnymi duchami dla tych, którzy mają osiągnąć zbawienie i aniołowie chcieliby wejrzeć w te wspaniałości związane z Kościołem, z chrześcijaństwem. Tak samo chrześcijanie są sługami Nowego Przymierza, sami nie są częścią Nowego Przymierza, tylko my podtrzymujemy, a to Słowo Boże dla przyszłości Izraela. I podtrzymujemy Słowo Boże, przekazujemy. Izraelici dla nas przechowywali Słowo Boże, byli sługami dla nas, kiedy pilnowali, aby Stary Testament dotarł do naszych czasów niezniszczony. A my z kolei podtrzymujemy w czasie Wieczerzy Pańskiej pamiątkę upamiętniania ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy sługami Nowego Przymierza, sami nie będąc częścią Nowego Przymierza. Bo sługa nie jest częścią. Sługa służy, ale nie jest częścią. To jest sztywna zasada. I jest tutaj wyraźnie powiedziane w tym wersecie, że ponieważ jesteśmy sługami Nowego Przymierza, więc nie jesteśmy częścią Nowego Przymierza i że to będzie przyszłość. Mieć będzie służba ducha. Dopiero przyszłość, prawda? Nowe Przymierze to przyszłość. Hebrajczyków 8 rozdział. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie, albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe, czyli przyszłość, w czasie kiedy autor listu do Hebrajczyków to pisał. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. List do Hebrajczyków, 8 rozdział. Wyraźnie widać, że każdy uczciwy człowiek nie może być rzymskim katolikiem, skoro rzymscy katolicy twierdzą, że teraz jest nowe przymierze i że jeszcze rzekomo jest zawarte nie z Izraelem i nie z Judą, tylko oprócz Izraela i Judy jeszcze z kimś więcej. To jest całkowite pomylenie. To jest fałszerstwo. Nie mogę być rzymskim katolikiem tak długo, jak długo oni twierdzą takie straszne kłamstwa. Kolejny fragment z Hebrajczyków, 9 rozdział. I dlatego jest on pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Czyli widzimy, że Pan Jezus jest tu nazwany pośrednikiem Nowego Przymierza. Jest to gwarancja, że nowe przymierze, które ma być w przyszłości zawarte z Izraelem i z Judą, będzie zawarte, bo Jezus jest gwarantem. I do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. To widzimy Hebrajczyków 12 rozdział. Również wyraźnie jest powiedziane, że Jezus jest pośrednikiem Nowego Przymierza. Na 100% to On zagwarantuje, On jest tym Wybawicielem, który przyjdzie i On to Nowe Przymierze ustanowi. I
Taki przykład, o którym już wspomniałem, aniołowie są sługami, ale nie uczestnikami. A do którego z aniołów powiedział kiedyś: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich? Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Mówi o tym Hebrajczyków 1. Czyli aniołowie są posyłanymi sługami, służebnymi duchami do pełnienia służby dla nas. Ale nie są częścią zbawienia, nie są częścią chwały i nie będą częścią nowego stworzenia. I potem 1 Piotra, 1 rozdział pokazuje, że nie tylko nie są częścią, ale z zaciekawieniem obserwują, co się dzieje. Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać, uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. Do tego miejsca jest mowa o tych ze starotestamentowych, że nam służyli. To, co już wspominałem. A teraz jest w pośredniku dodane, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Czyli widać, aniołowie nie uczestniczą, ale oczywiście są obserwatorami. Tak samo my jesteśmy sługami Nowego Przymierza, ale nie jesteśmy uczestnikami, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami Nowego Przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie? Czas przyszły, mieć będzie służba ducha. Więc widać wyraźnie, że jesteśmy sługami Nowego Przymierza i w tym nie uczestniczymy. Jesteśmy tylko i wyłącznie obserwatorami. Nowe Przymierze jest przeznaczone dla Izraela i Judy i w ziemi Kanan, i to Nowe Przymierze dotyczyć będzie Izraela i Judy, i jest to jeszcze przyszłość. Zatem zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego, żebyście nie dawali się okłamywać różnego rodzaju oszustom religijnym, którzy twierdzą, że teraz jest rzekomo Nowe Przymierze. Słowo Boże wyraźnie mówi, że tak nie jest. Kogo masz słuchać? Boga czy ludzi? Z Bogiem.